Krzysztof Rutkowski jest dziś w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie razem z policją trwają czynności, jeśli chodzi o lekarza, pana doktora Dariusza Bąblińskiego. Doktor zaatakował naszego redaktora dziś po godzinie 16 w gorzowskiej przychodni. Zaatakował, ponieważ chcieliśmy z nim porozmawiać na temat tego, dlaczego jeździ samochodem mimo odebrania mu przez policję prawa jazdy za jazdę po pijanemu. Tutaj w tym miejscu lekarz zaatakował naszego redaktora. Jest w tej chwili policja, ponieważ w czasie ucieczki doktor, który w tej chwili jest razem ze swoim adwokatem tu w pomieszczeniu, zniszczył nam sprzęt nagrywający, rozbił szybę, próbował uciekać tymi drzwiami przez aptekę. Został zatrzymany, przekazany policji. W tej chwili trwają czynności. Problem polega na tym, że doktor odmówił poddania się badaniu alkomatem. W tej chwili nie może zapaść decyzja o przymusowym przebadaniu go za pomocą pobrania krwi. Dziwna sytuacja. Pan doktor dzwonił do prokuratora, do jednego z wysokich prokuratorów gorzowskich, prosząc go o pomoc, jeśli chodzi o kwestię alkoholu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co dzieje się w Gorzowie, dlaczego od przeszło godziny nie zapadła decyzja o badaniu alkomatem. Sprawa jest w tej chwili nadzorowana przez policję. Z policją ściśle współpracuje Krzysztof Rutkowski. Będziemy przyglądać się temu, co się dzieje. Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych czynnościach w tej sprawie.